Cześć kochani, dzisiaj przepis dla miłośników słodyczy. Będziemy robić śliwkową nutellę. Mam tutaj talerz ze śliwkami. Całość przekładamy do garnka. Dolewamy odrobinkę wody i będziemy gotować. Od czasu do czasu będziemy mieszać. Wracamy po 15-20 minutach. Zobaczcie, jak one się już fajnie rozwleciały. Natomiast i tak trzeba będzie je zblendować. I blendujemy. I gotowe. Ponownie gotujemy na małym ogniu, a tutaj już zaczął się robić dżemik ze śliwek, który gdzieś tam na górze możecie zobaczyć filmik, a my to jeszcze musimy troszeczkę odgotować. Jeśli robicie z większej ilości, to polecam robić to partiami, wtedy szybciej się po prostu wygotowuje. Możecie też to robić przez kilka dni, ale ja naprawdę nie mam na to czasu, więc moja nutella raczej będzie taka mało gęsta. No ale jeszcze jest 10-15 minut, niech się pogotuje. Do śliwek dodaję teraz tabliczkę czekolady. I dwie łyżki kakao. Całość porządnie mieszamy. Dziewczyny się wzięły za mieszanie. Lili stwierdziła, że jest trochę za kwaśne, więc zaraz posłodzimy. Będziemy słodzić do smaku, więc już każdy odpowiednio tyle, ile chce, to tyle słodzi. No ja podejrzewam, że ja to tak gdzieś 2-3 łyżki cukru to może do tego dam. Może nie, może trochę mniej. Jak widzicie, już jest ciemne. Dobra, Róża, będziemy dodawać cukier. Dodamy na razie jedną łyżkę. Ale jest loska, nie za mamą. Jest loska, nie za mamą. My daliśmy 2 łyżki cukru brązowego. I ja dałam tym razem gorzką czekoladę. Mi się wydaje, że z mleczną czekoladą dla dzieci byłoby to dużo smaczniejsze. Całość przekładamy do słoików. I przekładamy. Ja do drugiego słoiczka dodam trochę orzechów nerkowca. Wy możecie dodać dowolne inne orzechy. Ja akurat bardzo lubię nerkowce, więc dodam takie. Jeśli chcecie tą nutellę przechować na dłużej, możecie ją zapasteryzować. W tym celu wkładamy słoiczki do gotującej się wody wyłożonej, widzicie tam, jakąś ściereczką. I tak gotujemy 15-20 minut. O, to finalnie moje 3 słoiczki. O Jezu, jak to wyglądają te słoiczki. Podczas pasteryzacji poschodziło część etykiet. No, ale nieważne, z drugiej strony jeszcze gorzej to wygląda. Może powinnam to powiedzieć na samym początku filmu. To nie smakuje jak nutella taka ze sklepu. To raczej bardziej, jeśli ktoś lubi śliwki w czekoladzie, to powiedziałabym, że to jest dla fanów właśnie takiej śliwki w czekoladzie. Bo jednak ta śliwka jest tutaj bardzo, bardzo wyczuwalna. Ja tym razem dodałam czekoladę gorzką, ale wydaje mi się, że jednak z czekoladą mleczną ten smak jest taki troszeczkę delikatniejszy, więc dla dzieci będzie, wydaje mi się, że to dużo, dużo jednak lepsze. Nigdy nie robiłam z czekoladą białą, więc jeśli ktoś robił, to piszcie tam na dole w komentarzach. No i oczywiście napiszcie koniecznie,
czy Wam taka Nutella smakuje. A ja postaram się niebawem może zrobić na kanale taką prawdziwą, domową Nutellę. Ale ta wydaje mi się, że też jest naprawdę całkiem niezła i to jest taki całkiem niezły dodatek do różnych omletów, placków i naleśników. I ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, serdecznie Was żegnam. Przy okazji przypominam o subskrypcjach, lajkach i buziaki. Pa, pa!